przeważnie składając życzenia życzymy 100 lat życia. Jednak pani Janinie od dziś takich życzeń już składać nie wypada. Otóż pani Janina Skowron dołączyła dziś do szacownego grona włocławskich stulatków. Magiczny wiek 100 lat ukończyło w naszym mieście łącznie 20 osób, 19 włocławianek oraz 1 włocławianin. Z tej okazji kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Włocławku wręczyła na ręce jubilatki upominek oraz kwiaty. Spotykamy się dzisiaj z panią z okazji takiego szczególnego pani jubileuszu, bowiem w dniu dzisiejszym, zgodnie z obecnym kalendarzem, bo zgodnie z poprzednim kalendarzem było to 13 kwietnia, ukończyła pani 100 lat życia. Z tej okazji chciałam pani w imieniu wszystkich włocławian złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzyć pani jeszcze wielu wspaniałych lat, żebyśmy mogły się na następnym leciu znowu spotkać. I z tej to okazji chcieliśmy pani podarować ten mały prezencik. Dziękuję i te kwiatki. Dziękuję tutaj tą, bardzo. Dziękuję. A czy ja mogę? Każdy z nas chciałby poznać recepty na długowieczność. Zapytaliśmy więc panią Janinę, jaka była jej recepta na osiągnięcie tego wspaniałego wieku. Proszę pana, trzeba się dobrze odżywiać, dobrymi rzeczami, zjadać wszystko, ale nie lichy gatunek, tylko dobry gatunek. No i oczywiście dbać, żeby szczegółowo zjadać te posiłki dobre. No i dobre rzeczy, które na odżywienie. Dużo owoców jadłam. Także mimo tego, że byłam sama z dzieckiem, ale nigdy nie brałam niczego złego, bo mówię, po co tyle napchać na siebie. Kolacji prawie nie jadałam nigdy, bo jak już zjadłam obiad dobry, to już kolacji nie jadłam. Pierwsze było moje kawa. Jedzenie, a później dopiero jadłam śniadanie, tak jak trzeba. I dziś wstałam rano, pierwsze wypiłam kawę. No kawę lubię bardzo. 100 lat to moc zarówno tych złych, jak i dobrych przeżyć. Po tym jak zapytaliśmy naszą jubilatkę o najlepsze chwile życia, wspomnienia od razu powędrowały ku mężowi. Ach, najwięcej to wspominam męża, że mi jego brak. Był tak dobry człowiek, anioł dobroci i go straciłam. Sama wychowywałam do 14 roku dzieci, bo syna miałam pierwszego i córka, ale syn mi się utopił. 14 lat miało, to mi się syn utopił. Przeżyłam to okropnie, bo straciłam męża, ale nad mężem to inna matka obolewała, a ja straciłam syna. Ja myślałam, że tego nie przeżyję. Nie starałam się, żeby miała kogoś do chodzenia, bo dziś, proszę panią, trudno trafić dobrego człowieka. Wszyscy są dobrzy, dokąd się nie pobierają, a jak się pobiorą, pokazują swoje rogi, proszę panią. Nie, ja się nie starałam. Pomimo przeżycia wieku, pani Janina, jak zapewnia, wciąż cieszy się dobrym zdrowiem. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć naszej jubilatce kolejnych 100 lat. CW24, Bogumiła Obołkowska.